Kiedyś słyszałem taką anegdotę o pewnej kobiecie palącej papierosa, która paliła mianowicie w ten sposób, że ustnik jej się palił, a ona trzymała tego właściwego papierosa po jednej stronie. Więc ktoś jej zwrócił uwagę, bo to było na jakimś raucie, i mówi, przepraszam, ale pani trzyma papierosa nie z tej strony. A ona, a, przepraszam bardzo, i przełożyła na drugą. To mi przypomina postawę naszej eurodeputowanej, pani Julii Pitery. Ona zresztą już nie raz dawała dowody swojej jakiegoś dziwnego ograniczenia, ograniczenia umysłowego. I muszę powiedzieć, że ja się dziwię, i jest to bardzo przykre, że tacy ludzie reprezentują Polskę w takim dostojnym gronie przedstawicieli posłów europejskich. No ale trudno. Natomiast to, co ona mówiła bezpośrednio po atakach terrorystycznych w Brukseli we wtorek, to naprawdę jest zadziwiające, że ona ma nie tyle odwagę, tylko że ta głupota jej sięga aż tak daleko i tak głęboko. No, nawet muszę powiedzieć, do tego stopnia, że jeden z internautów powiedział, że ona już bezapelacyjnie w tym roku powinna dostać roczną nagrodę głupoty. Ja się z tym zgadzam, Cóż takiego ona powiedziała? No więc wtedy kiedy ludzie niezależnie od różnych postaw zdawali sobie sprawę z tego, jaka kolejna groza zawisła nad Europą, być może wkrótce także nad Polską, Ona bardzo spokojnie jakby radziła, Innym, jak mają się zachowywać. Uspokajała ich, mówiąc, ależ to trzeba zachować spokój, trzeba zachować dystans. Wreszcie, to nie jest tak, że akty terrorystyczne to jest coś nowego. Już w latach 70. znaliśmy i Europa przeżywała ataki terrorystyczne. Tak, to prawda. Tylko, tylko niepotrzebna. Tu jest spokój, odwrotnie, całkiem innego rodzaju działania są potrzebne. Więc to nie jest tylko moja uwaga, ale to jest, to jest sposób, jaki patrzą na panią Julię Piterę setki tysięcy osób w Polsce.